Zostałem poproszony o to, żeby przedstawić te założenia zmian, które szykujemy. One są już na ostatnim etapie legislacyjnym i trochę wprowadzam jednak różnych rozwiązań nowych w ochronie zdrowia. Myślę, że interesujących dla wszystkich, bo czasami zdarza się, że jednak musimy z tej ochrony zdrowia skorzystać. Wtedy te rozwiązania są istotne, żeby wiedzieć, jak się poruszać. To jest przede wszystkim to kwestia onkologii i te szybkie ścieżki onkologiczne dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu i tego leczenia bez limitu. A druga część to te kolejki słynne, które musimy rozwiązać i to skrócenie czasu oczekiwania dla pacjentów do specjalistów. To są te dwa główne tematy i trochę jeszcze zmian takich organizacyjnych przy okazji w Narodowym Funduszu Zdrowia, więc takie trzy właściwie zestawy tematów. Liczy się Politechnika.